Traktor wjechał wprost pod pociąg lubelski. Wypadek na przejeździe. Wjechał traktorem pod pociąg. Kierujący ciągnikiem rolniczym mężczyzna wjechał wprost pod lokomotywę z doczepionym składem kolejowym. Do wypadku doszło na niestrzeżonym przejeździe kolejowym. 63-latek z obrażeniami ciała trafił do szpitala. Do zdarzenia doszło w poniedziałek około godzina 16:30 na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w Niedzieliskach, gmina Szczebrzeszyn, województwo lubelskie. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierujący ciągnikiem marki Ursus jechał od strony zabudowań w kierunku pól uprawnych, przekazała starszy aspirant Dorota Krukowska-Bubiło. Traktor zbliżający się do przejazdu kolejowego nie zareagował na jadący pociąg i wjechał wprost pod lokomotywę z doczepionym składem kolejowym, dodała policjantka. Uderzenie było na tyle silne, że traktor wpadł do rowu. Pomoc wezwał maszynista, który zatrzymał się po uderzeniu. 63-latek jadący maszyną rolniczą trafił do szpitala. Maszynista i mieszkaniec gmina Szczebrzeszyn byli trzeźwi. Policjanci ustalili także, iż maszynista widział zbliżający się do przejazdu ciągnik, ostrzegał kierującego sygnałem dźwiękowym, włączył również hamulec alarmowy. Mundurowi wciąż wyjaśniają przyczyny i okoliczności zdarzenia.